wygląda ta miejscówka, w której spaliśmy. Tu sobie jeszcze rozłożyliśmy folię, żeby nie spać bezpośrednio na tym piasku. Jest dużo wilgoci w powietrzu, więc te wszystkie rzeczy nasze są takie lekko mokre, nie? Twoje też? Tak. No to nawet było widać po śpiworze, że on też się zrobił taki sflaczały. I zaraz będziemy robić śniadanie, bo mamy znalezione wczoraj przy drodze pomidory, które już widzicie, że już zaczynają soki puszczać. Więc trzeba je coś wykorzystać, może resztę wyrzucić, zobaczymy co. Dwa jajka dostaliśmy. Całą siatkę z tych świeżych chlebów z wczoraj. Takie owocki, nie wiem co to jest za owoc. Ty wiesz co to jest? Nazywają to alicza. To w każdym razie jest niedojrzałe, ale się to je na surowo i nie boli po tym brzuch. Nie wiem, jeśli by zjeść tego dużo, to może zacznie boleć. No, no nic, dali jeszcze wczoraj takie cukierki. Tylko widzicie, że zalęgły się w nich mrówki. Ja te mrówki teraz cały czas staram się z tych cukierków jakoś wywalić. Teraz nie wiem, czy to już nowe przychodzą, czy to wychodzą tamte stare z tego. No, pojawiają się gdzieś skądś te mrówki w każdym bądź razie. No, a tutaj, no to wczoraj widzieliście. Tu jest ta piekarnia teraz zamknięta. Przyjechaliśmy tą drogą, będziemy jechać w tamtą stronę. No, a tak wyglądał cały ten garaż. Chłopaki nas zatrzymały na przerwę i czymś nas częstują. O! O, axe! Merci! Merci! Picture. Hello, picture. Hello. Iran and beautiful. Yes, Iran is beautiful. What is this? The Faulude. Faulude. Faulude, Iran. Ah. Iran Faulude. Yacht al Pesh. Ice. Czyli takie coś z sokiem i z lodem. Zaraz zobaczę, jakie to smaczne. A tak przy okazji to świętujemy dzisiaj Twoje 5400 km od wyjazdu z Warszawy i dzisiaj mi też zrobiło 5000, już ponad 5000 od wyjazdu z Krakowa. Także możemy przyjąć, że zbliżamy się gdzieś do połowy dystansu, chociaż nie znamy, nie wiemy ile kilometrów w ogóle mamy przejechać, ale tak mniej więcej pewnie niż 12000, więc coś takiego, więc może to już będzie połowa. Zobaczymy. A to jest bardzo smaczne. Właśnie, to jest makaron ryżowy z lodem i z sokiem i z lemoniadą. Naprawdę, bardzo dobre. Heli hoop! Thanks! I co, powiedz jak ten, jak znaleźliśmy ten nocleg dzisiejszy. No, więc jechaliśmy. No, siądźmy sobie. Tak. Łatwiej opowiadać. I jechaliśmy, szukaliśmy, patrzyliśmy. Gdzie jest miejsce, gdzie pod którymkolwiek dachem można spać, bo już trochę zaczęło padać. Pytaliśmy w dwóch miejscach, ale tam jakoś nie można było. Tak, coś takiego. No i jechaliśmy dalej i ten facet mnie zatrzymał, bo chciał robić zdjęcie. A w tym samym czasie, jak ja czekałam, póki dojedzie Maciek, zatrzymał się ktoś inny. Nie wiem dokładnie co powiedział, ale widziałam jakiś taki, że coś tam on odległ, więc tak, szukamy miejsca dla namiotu. I wtedy ten pierwszy też oczywiście dołączył do rozmowy. Zaczął pytać różnych ludzi, którzy przejeżdżali i w końcu pojechaliśmy za samochodem do tego domu. To jest dom kolegi. To jest dom kolegi. Ich kolegi. To znaczy tak. Ten pierwszy zatrzymał kolegę i razem z nim tutaj pojechał i jego kolegę jeszcze, to jest tak. Dom. W każdym razie przyszedł właściciel tego domu, tutaj tak. Nas wpuścił, rowery schowaliśmy na dole w piętro niżej. Tam jest jakby taka część w remoncie chyba, nie? Tak, no tutaj też jeszcze, bo tutaj jakieś druty wiszą, nie wszystko jest dokończone. Ale ogólnie bardzo wygodne. Tak, a tutaj nam zezwolili za darmo. Na spanie. Za darmo właśnie, to jest najważniejsze. Bo myśmy mówili, że tak. Od razu, że chcemy, tak, że, tak, że jak za pieniądze to nie chcemy. Tu jest taki ten pokój, kuchnia, salon. Tutaj widzicie sypialnia. Jeszcze jest toaleta, nie? Tak. Jeszcze tam nie byłam. Bardzo ważne z dzwonkiem, jakby ktoś zamknął i nie
nie mógł już wyjść, to można dzwonić, żeby ktoś przyszedł ratować. Ratować, otwierać, tak? A, jest taki. Prysznic jest jedyny. Fajnie, można się wykąpać. Mieliśmy kolację, potem poszliśmy na zakupy, bo tu mają zamzam kole. I ja chciałam jogurt. I banana śniadanie kupiliśmy. No i wróciliśmy z siatką z dwoma bananami i jeszcze cztery ogórki. Bo okazało się, że ten sklep należy do tej samej osoby, co ten dom. No i wszystko nam stawili, uważali, że za mało kupimy, więc dostaliśmy jeszcze ogórki. Tak, bo jesteśmy do jutra i gośćmi, więc... Tak, więc wszystko, co tam wybraliśmy, no to, to jest nam... No, zaraz... To czy... oni stawią. Komar tu lata. A potem jeszcze chcieli nam kebab. Ale może się uda na śniadanie kebab. Nie wiem, czy na śniadanie będę miała ochotę na kebab. Ja zawsze. Płatki chyba bardziej mi smakują o tej godzinie, bo już o 8 musimy być gotowi, nie? Tak, musimy o 7 wstać. To będzie wczesne śniadanie. Tylko zaraz idziemy spać chyba. Tak. Tylko będziemy, właśnie, będziemy teraz świętować 5000 kilometrów. Tak. Ja będę świętował zamzam kolą. A ja jogurtem. Specjalnie chciałem kupić zamzam kolę, bo jak byłem pierwszy raz w Iranie, to za $1 można było chyba kupić 16 albo 17 butelek takiej coli. I nawet chcieliśmy się kiedyś założyć, ile jesteśmy w stanie wypić takich kol. No i generalnie, a ile byliście w stanie? Nie wiem, 10 na pewno, ale nie wiem, czy więcej. Żeby wypić kol za $1. A ten jogurt też jest bardzo ciekawy, bo jest słony i są chyba kawałki cebuli czy coś takiego w środku. To dziś będzie na śniadanie? Płatki owsiane z dżemem i bananem. Okej. Okay. Z tym dżemem jeszcze z Armenii, nie? Tak, z Jerewania. Z Jerewania. Banan. A jeden banan i ogórki nam na drogę zostaną. I tak wygląda efekt końcowy. Bardzo ładnie i bardzo smacznie. I do tego porządna szklanka herbaty. A herbata musi być. Mogłaby być kawa, ale... Chwilowo kawy brak. Dochodzi 8, już spakowani. Jeszcze patrzę, czy aby nic nie zostało. Raczej chyba nie. Wszystkie rzeczy nasze wzięte. Żeby się później nie wracać albo czegoś nie zgubić. To było tutaj jeszcze w kuchni też. Także chyba ok. Gość ma przyjść za 2 minuty. Jesteśmy już na dole. Tutaj w tym domu spaliśmy, jest pan. Tak. Merci. Merci. To jest pan, który nam dzisiaj udostępnił mieszkanie. Mamy dobrą godzinę na start. Ja pakuję rower i w drogę. I jedziemy kawałek przez wiochę, w której spaliśmy. Ona jest troszkę z dala od głównej drogi i tu jest o wiele ładniej. Przede wszystkim też dlatego, że ta wioska jest na skraju gór. Jest meczet. Sklepiki już czynne. No ale niestety zaraz jedziemy do głównej drogi i główną mamy, jak wczoraj patrzyłem na mapę, 90 km, także to jest dość dobra sytuacja, bo widzę, że pogoda jest ok. Nie będzie raczej padać i nie będzie też silnego słońca. A ruszyliśmy wcześniej, bo jest 8.15 ruszyliśmy i te 90 km powinniśmy dość sprawnie przejechać.
dość szybko. A w Chalus, do którego dzisiaj jedziemy, chcemy zostawić rowery, bo to jest nad Morzem Kaspijskim i do Teheranu, żeby załatwiać wizy i później zwiedzać Isfahan, Jazd, Shiraz. Chcemy już pojechać autostopem i później wrócić z powrotem do Teheranu, odebrać wizę uzbecką, jeśli wszystko z nią dobrze pójdzie, i złożyć papiery o wizę turkmeńską z możliwością odbiorów w Maszhad. No i wtedy pojechać już do Maszhad rowerami. To stąd jest jeszcze około 1000 km. Z Chalus będzie chyba 900. Tu za parę kilometrów będzie jakieś miasteczko. W ogóle tu jest, co chwilę są miasteczka. Ta główna droga to jest taki ciąg. Miasteczko, chwila jakichś takich, jak tu jakaś farma. Tu dużo hodują kwiatów, takich drzewek, kwiatów, kaktusów, i później znowu miasteczko. A po lewej mojej, po tej, co nie trzymam kamerę ręką, po tej drugiej, cały czas jest morze. Czekamy w kolejce w piekarni. Tam jest taki piec, gdzie jak wychodzi z niego chleb, to trzeba oczepać go z kamieni. Tak jak tutaj leży tak dużo kamieni. Te kamienie są później w tym chlebie. I po to jest też taka siatka tutaj, żeby od razu można było to wyczepać. Trzeba go wachlować. Zobaczyć, czy gdzieś jakiś kamień nie ma. Już trzy wybiło. Co, długi jest, nie? A nie taki długi, bo widzieliśmy takie z 1,5 metra. Zjechaliśmy na chwilę z głównej, żeby troszkę przejechać boczną drogą. Jak widzicie, troszeczkę zbliżyliśmy się bliżej gór. Tu jest dość ostre zbocze. Ale jest bardzo zielono. Ładnie bardzo, dlatego chciałbym, żebyście to też zobaczyli, jak potrafi być w tych miejscach ładnie. W powietrzu unosi się zapach świeżo koszonej trawy. Bardzo zielsko się zrobiło. Zjechaliśmy na plażę nad Morze Kaspijskie. W Iranie mają dużo takich parków z ławeczkami. To jest akurat mały park. Tutaj się rozłożyliśmy na przerwę kanapkową. Ale fajnie, że robią taką infrastrukturę pod odpoczynek, że można sobie tu przyjść. Widzicie, są także takie gotowe już budki do robienia grilla. Tam kawałek dalej normalnie woda bieżąca jest, można sobie wziąć i umyć na przykład ręce, czy tam jakieś owoce, warzywa. Woda jest.
można się umyć. A w tych zadaszonych to nawet często widziałem, że rozkładają namioty, biwakują, wtedy się cała rodzina zjeżdża w 10 osób z dzieciakami, grają w piłkę, coś tam robią, no fajnie, fajnie. I to wszystko jest jakby legalne, nikt nie wyrzuca z tego parku, można jeść, zapalić ognisko. Jedziemy na spotkanie z ludźmi, u których mamy zostawić rowery. Gdzieś tutaj, w tym miasteczku, które tam widać przed nami. A tutaj z lewej Morze Kaspijskie. Dali kawę wczoraj albo przedwczoraj, dali nam ciasto.